Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 43 kg. Podchodzi Zuzanna Klepacka u Olka Osobno-Zawiecka. Podejście drugie. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 45 kg. Podchodzi Zuzanna Klepacka u Olka Osobno-Zawiecka. Podejście trzecie. Przygotowuje się Anna Piasecka, MKS Unia Hrubieszów. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 58 kg. Zuzanna Klepacka, Polska do boju, wynik 78 kg. I 102,5 punktu według tabeli Sinclaira. Podchodzi Anna Piasecka, MKS Unia Hrubieszów. Podejście pierwsze. Przygotowuje się Anna Grala u Olka Osobno-Zawiecka. Podejście zaliczone. I proszę na sztangę 62 kg. Podchodzi Sylwia Lalik, MKS Unia Hrubieszów. Podejście pierwsze. Przygotowuje się Anna Piasecka. Podejście drugie. Podchodzi Anna Piasecka, AKS Unia Hrubieszów. Podejście pierwsze. A przygotowuje się Sylwia Lalik. Thank you.
Podchodzi Anna Piasecka, podejście drugie. Anna Piasecka to aktualna wicemistrzyni Polski juniorek do lat 20 w kategorii 48 kg. Podejście naliczone. Proszę na sztangę 63 kg. Podchodzi Anna Piasecka, podejście trzecie. Zmiana ciężaru, proszę na sztangę 64 kg. Podchodzi Anna Piasecka, MKS Unia Klubieszów, podejście trzecie. Przygotowuje się Sylwia Lalik. Podejście niezaliczone. Proszę na sztangę 65 kg. Podchodzi Sylwia Lalik, MKS Unia Klubieszów. Podejście pierwsze. Przygotowuje się Anna Grala u Olka Ostrzu-Mazowiecka. Podejście zaliczone. Podchodzi Anna Grala. Olka Ostrzu-Mazowiecka, podejście pierwsze. Thank you.
Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 68 kg. Podchodzi Sylwia Lalik, MKS Unia Krupieszów. Podejście drugie. Przygotowuje się Anna Grala, UOLKA Ostrów Mazowiecka. Sylwia Lalik to mistrzyni Polski seniorek z roku 2011 w kategorii 48 kg. Podejście zaliczone. Podchodzi Anna Grala, UOLKA Ostrów Mazowiecka. Podejście drugie. Przygotowuje się Emilia Malec. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 70 kg. Podchodzi Emilia Malec, AZS Biała Podlaska. Podejście trzecie. Przygotowuje się Anna Grala. Podchodzi Sylwia Lalik. Podejście trzecie. Podejście zaliczone. Podchodzi Anna Grala, UOLKA Ostrów Mazowiecka. Podejście trzecie. Przygotowuje się Emilia Malec. Sylwia Lalik, która składa do boju 120 kg i 180,6 punktów według tabeli Sinclaira. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 72 kg. Anna Grala uzyskała w dwuboju 125 kg i 155,7 punktów według tabeli Sinclaira.
podchodzi Emilia Malec, podejście pierwsze. Podejście niezaliczone. Pozostaje ciężar 72 kg. Podejście drugie. Emilia Malec, AZS AW Biała Podlaska. Podchodzi Emilia Malec, AZS AW Biała Podlaska, podejście drugie. Emilia Malec to aktualna wicemistrzyni Polski seniorek w kategorii 48 kg i wicemistrzyni Polski AZS. Podejście niezaliczone. Jeszcze jedno podejście ma zawodniczka. Czas 2 minuty. Podchodzi Emilia Malec. Podejście trzecie. Podejście zaliczone. Proszę na sztangi 78 kg. Emilia Malec uzyskała wyboju 135 kg i 192,1 punktu według tabeli Sinclaira. Podchodzi Wioletta Jastrzębska w lekkoatletyce, podejście pierwsze. Aktualna wicemistrzyni Polski seniorek. Mistrzyni Polski juniorek lat 20. Wioletta Jastrzębska. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 79 kg.
Proszę jednak 80 kg. 80, proszę. Podchodzi Wioletta Jaszczemska, Wielka Siedlce, podejście drugie. Czas 2 minuty. Podejście niezaliczone. Na sztandze pozostaje 80 kg. Podchodzi Wioletta Jaszczemska, podejście trzecie. Przygotowuje się Agata Rok, Wielka Siedlce. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 85 kg. Podchodzi Agata Rok, Wielka Siedlce, podejście pierwsze. Wioletta Jaszczemska uzyskała dwuboju 146 kg i 215,6 punktów według tabeli Sinclaira. Yeah.
Podejście zaliczone. Ile drugie? Proszę na sztangę, 87 kg. Podchodzi Agata Rok, Wielka Siedce, podejście drugie. Podejście zaliczone. Proszę na 89 kg. Podchodzi Agata Rok, Wielka Siedce, podejście trzecie. Przygotowuje się Iwona Kępa, Mazowia Ciechanów. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę, 90 kg. Agata Rokulska do boju 157 kg i 205,3 punktów według tabeli Sinclaira. Podchodzi Iwona Kępa. Mazowia Ciechanów, podejście pierwsze. Przygotowuje się Joanna Gryczka, Wielka Siedce.
Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 91 kg. Jednak proszę 95 kg. I podchodzi Anna Gryczka, Wielka Siedzce, podejście pierwsze. Przygotowuje się Natalia Kraszewska, Mazowia Ciechanów. Podejście zaliczone. Podchodzi Natalia Kraszewska, Mazowia Ciechanów. Podejście pierwsze. Przygotowuje się Iwona Kępa, Mazowia Ciechanów. Podejście drugie. Podejście zaliczone. Podchodzi Iwona Kępa, Mazowia Ciechanów. Podejście drugie. Podejście niezaliczone. Pozostaje na tym ciężarze Iwona Kępa. Czas 2 minuty. Podejście trzecie Iwona Kępa, Mazowia Ciechanów. Ciężar sztangi 95 kg. Przygotowuje się Anna Gryczka, Wielka Siedzce. Podchodzi Iwona Kępa, Mazowia Ciechanów. Wicemistrzyni Polski AZS-ów i piąta zawodniczka Mistrzostw Polski Seniorów z roku bieżącego. Przygotowuje się Joanna Gryczka.
Podejście zaliczone. Proszę, sztangi 98 kg. Podchodzi Anna Gryczka, Wielka Siece. Podejście drugie. I Iwona Kępa, łyska do boju 177 kg i 223,7 punktu według tabeli Sinclaira. Podejście niezaliczone. Postać ciężar 98 kg. Podejście trzecie. Joanna Gryczka, Wielka Siece. A przygotowuje się Natalia Kraszewska, Mazowia Ciechanów. Podejście niezaliczone. Proszę, sztangę 99 kg. Podchodzi Natalia Kraszewska, Mazowia Ciechanów. Podejście drugie. Joanna Gryczka uzyskała do boju 171 kg. I 212,2 punktu według tabeli Sinclaira. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 100 kg. Jednak 101 poproszę, 101 kg. Podchodzi Natalia Kraszewska, Mazowia Ciechanów, podejście trzecie. Przygotowuje się Aleksandra Klejnowska-Krzywańska. Podchodzi Natalia Kraszewska, podejście trzecie.
podejście niezaliczone. Proszę na szlagę 104 kg. Natalia Kraszewska z Kadoboju 176 kg i 229,1 punktu według tabeli Sinclaira. Podchodzi Aleksandra Klejnowska-Krzywańska, podejście pierwsze. Aktualna mistrzyni Polski seniorek. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 105 kg. Podchodzi Anna Leśniewska, Mazowia Ciechanów. Podejście pierwsze. Aktualna mistrzyni Polski seniorek, kategorii 63 kg. Mistrzyni Polski AZS. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 107 kg. Podchodzi Małgorzata Wijak, Dżawisza Bydgoszcz, podejście pierwsze. Przygotowuje się Aleksandra Klejnowska-Krzywańska, podejście drugie. Mistrzyni Polski seniorek, mistrzyni Polski AZS-ów, Małgorzata Wijak, Zawisza Bydgoszcz. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 108 kg. Podchodzi Aleksandra Klejnowska-Krzywańska. Podejście drugie. Przygotowuje się Małgorzata Wijak do 108 kg. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 109 kg. Proszę 110 kg. Podchodzi Anna Leśniewska, Mazowia Ciechanów, podejście drugie. Przygotowuje się Aleksandra Klejnowska-Krzywańska, Zawisza Bydgoszcz, podejście trzecie.
Podejście zaliczone. Podchodzi Aleksandra Klejnowska-Szybańska, Zawisza Bydgoszcz, podejście trzecie. Proszę na sztangę 111 kg. Podchodzi Anna Leśniewska, podejście trzecie. Na sztangę 112 kg. Podchodzi Małgorzata Wiejak, Zawisza Bydgoszcz, podejście drugie. Przygotowuje się Aleksandra Klejnowska-Krzywańska, podejście trzecie. Podejście zaliczone. Podchodzi Aleksandra Klejnowska-Szybańska, Zawisza Bydgoszcz, podejście trzecie. Przygotowuje się Anna Leśniewska, Mazowia Ciechanów. Podejście niezaliczone. Podchodzi Anna Leśniewska, Mazowia Ciechanów, podejście trzecie. Aleksandra Klejnowska-Krzywańska, do składu boju 191 kg i 252,2 punktu według tabeli Sinclaira. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 115 kg. Anna Leśniewska u składu boju 200 kg. I 248,6 punktów według tabeli Sinclaira. Podchodzi Ewa Mizdal, MKS Unia Krubieszów, podejście pierwsze. Myśli Polski, seniorek Rogodziska Polski, czwarta zawodniczka Mistrzostw Europy do lat seniorek. Podejście zaliczone. I proszę na sztangę 116 kg. Chwileczkę, ile mi zdaliście? Chwileczkę. Podchodzi Ewa Mizdal. Chwileczkę. Ile mi zdaliście? Niech pada, ile idzie. Podchodzi Małgorzata Wiejak, Zawisza Bydgoszcz, podejście trzecie, ciężar sztangi 116 kg. Podejście niezaliczone.
Proszę o sztangę, 120 kg. Małgorzata Biejak uzyskała w dwuboju 204 kg i 222,4 punktów według tabeli Sinclaira. Podchodzi Ewa Mizdal, MKS Unia Chrubieszów, podejście drugie. Ciężar sztangi 120 kg. Podejście zaliczone. Proszę o sztangę 121 kg. Jednak proszę 125 kg. Podchodzi Ewa Mizdal, MKS Unia Chrubieszów, podejście trzecie i ostatnie niestety w dzisiejszych zawodach. Podejście niezaliczone. Ewa Mizdal uzyskała do boju wynik 220 kg i 253,5 punktów według tabeli Sinclaira, co jest najlepszym wynikiem zawodów. Na tym zakończyliśmy się z zawody. Zapraszam na jutro. Tu mam memoriał Jana Hebdewicza w Siedlcach. I za chwilę podam wyniki drużynowe. Mistrzostw Polski drużynowych kobiet. Przypomnę, że dla trzech pierwszych drużyn są przewidziane medale i puchary. Dla pierwszej szóstki dyplomy. I już mogę podać, że tą rundę dzisiejszą, finałową, wygrał zespół CLK S Mazowia Ciechanów. Drugie miejsce zawisza Bydgoszcz. Trzecie Wielka Siedlce. Czwarte Artesa Biała Podlaska. Piąte Unia Chrubieszów. Szóste UOLKA Ostrzemięzowiecka. Ale całą ligę podaje punktację drużynową całej ligi. Pierwsze miejsce CLKS Mazowia Ciechanów. 2795 i 60 punktu. Drugie miejsce Wielka Siedlce. 2700,
71 i 70 punktu. Trzecie miejsce Zawisza Bydgoszcz, 2,630 1 punktu. Czwarte miejsce AZS-a Biała Podlaska. Piąte Unia Krubieszów i szóste UOLKA Ostrów Mazowiecka. Nie, nie.